Hej, witajcie drodzy widzowie, Aryko 265, kłaniam się nisko, który i zapraszam Was na mecz, który na dzisiaj o godzinie 15 rozgrywany będzie mecz PKO Ekstraklasy kolejki 9. Pogoń Szczecin mierzy się z Lechem Poznań w Canal Plus Sport o 15, więc bez zbędnego przedłużenia przejdźmy sobie do spotkania, tylko puszczę hymn Pogoni. I trochę ciszej puszczę. Żeby komentarz. Leci hymn. Serdecznie witamy wszystkich Państwa przed telewizorami. Kołaski jest już gotowy ze swój komentatorski w składzie. Tomasz Lutowski i Jacek Laskowski. Posyła bliższa ciału, dlatego tak bardzo elektryzuje nas od Ekstraklasa. Pogoń Szczecin zmierzy się w poznańskim Lechem. Każdy mecz piłkarski to osobna historia, więc ciekaw jestem, jaką dzisiaj napiszą zawodnicy. Mamy powody spodziewać się meczu, który będzie się oglądało z przyjemnością. Dobra. Na ekranach widzimy teraz Start. skład Pogoni Szczecin. Zagrają najpewniej tradycyjnym 1-4-5-1. Kiedyś gra jednym napastnikiem uchodziła za synonim zachowawczości, ale przy dzisiejszej błyskawicznej tranzycji z obrony do ataku i łatwości obrońców we włączaniu się do ofensywy, nie zdziwię się, jeśli pokuszą się nie tylko o zdominowanie środka pola, ale i szybką grę skrzydła. W takim zestawieniu zagra dzisiaj Lech Poznań. A ustawienie to zapewne 1-4-5-1. Tak sądzę. Jeden wysunięty napastnik, mający wsparcie aż pięciu pomocników, którzy przejmą środek pola, ale w zależności od potrzeb mogą wesprzeć atak, jak i obronę. Jeśli sytuacja pozwoli, to z tego ustawienia szybko można stworzyć ofensywną formację nawet z trzema napastnikami. Obecna Pogoń to klub stabilny, nawet z coraz głośniej wyrażanymi aspiracjami, ale ich historia to taki trochę roller coaster. Bywało różnie, czasami pięknie. Klub już w 1958 roku ustanowił całkiem okazały rekord. W drodze po swój pierwszy awans do pierwszej ligi zanotowali sezon z nieprzerwaną serią meczów bez porażki. Jeszcze dziś robi to wrażenie. Jest coraz bliżej pola karnego, ale ten obiecujący atak kończy się stratą. Spokój teraz w defensywie. Przejęta piłka, mogą brać swoje. O, i tak to się powinno robić. Modelowy odbiór. O kurwa. Jean Carlos. Nienawidzę tego pada, jak on się wyłącza w nieodpowiednich momentach. Ładny dribbling, zawodnik idzie dalej. No i po ataku, zagrożenie minęło. Olejosz traci teraz piłkę. No i po zagrożeniu, dobry odbiór. Amaral, ładnie w uliczkę. Ma miejsce, popatrzmy co z tego wyniknie. I mamy pierwszą bramkę meczu. Szybko poszło, zobaczymy co dalej. No. Teraz na ekranach powtórka tej bramki. Kapitalny kontratak. Rywale nie zdążyli nawet postawić zasieków obronnych. Znakomita okazja do strzelenia gola z takiej odległości. Trudno się pomylić. Prowadzą zatem 1-0. Lech prowadzi teraz akcję ofensywną. Ależ interwencja w polu karnym. Dąbrowski. Rosicki doskonale utrzymuje piłkę w boisku.
Interwencja najwyższej klasy. Akcja rywala skasowana. Sebastian Kowalczyk. O, ładnie teraz minął biegły obrońcę. To musi wejść! Tak, można się było tego spodziewać. Sędzia dyktuje rzut karny. Chyba coś głowa sędzia boli. Jasne. Szansa na wyrównanie. I piłka w siatce. Kurwa. Zastrzelca rzutu karnego wykonanie swojej powinności nie było szczególnie trudne. Wyrównali więc stan spotkania. 1-1. Karne z dupy. Janka Filopoulos. Dobra. Traci tę piłkę bez faulu. Nie mogę, Tak się powinno stopować ataki rywala. Lech ma teraz sporo miejsca na skrzydle. Korner dla kolejorza. Za chwilę wynik remisowy może być już nieaktualny. Niewykorzystany stały fragment gry. Piłkę wybijają rywale. Ładne minięcie, może być groźne. Bramkarz jest skupiony. Tak się go nie zaskoczy. Dośrodkowanie gdzieś na 11 metr. Świetna interwencja. Znowu są przy piłce. To jest za linią obrony. Uwaga! Gol, proszę Państwa! Cios za cios! Znowu prowadzą! Jest. Dobra. Spójrzmy jeszcze raz. Wydaje mi się, że nie było tutaj większych szans na udaną interwencję. Raczej trzeba winić obronę, że pozwoliła na strzał z takiej odległości. Zobaczmy, czy Lech Poznań obroni to prowadzenie. Dobra akcja, obrona może być chłopała. Szansa na gola. Wybija bramkarz, ale piłka nadal w grze. Tak, bramka! Świetna była ta pierwsza obrona, ale cudów nie ma. Do bitki nie dało się już dojść. Jest. Jeszcze raz oglądamy tę bramkę. No i cóż można powiedzieć? Bramkarz naprawdę zrobił, co mógł przy tym pierwszym strzale. Dobrze go obronił, ale przy drugim był już bezradny. Trudno go winić. A więc mamy 3-1. Kowalczyk. Dobra interwencja. Rywal bezradny. Przejmuje teraz spokojnie piłkę. Lech Poznań. Bez piłki. Piłka do Damiana Dąbrowskiego. No i po zagrożeniu. Dobry odbiór. Przerwa. Za nami pierwsze 45. O rany, wybaczcie, że się tam... Bez zmian jedzie. Obie ekipy zamieniły się już stronami i zaczynamy teraz drugą połowę tego meczu. Ładnie utrzymuje się przy piłce na połowie rywala. Znakomite wykończenie! I oto ma na koncie już dwa trafienia. Teraz! Czy dołoży do tego trzecie? Na powtórce ta akcja wygląda jeszcze efektowniej. Można docenić kurz, który był potrzebny, by piłka wylądowała w bramce. Piękny pokaz indywidualnej techniki. Aktualny wynik
to 4 do 1. Kowalczyk. Znakomity teraz odbiór. Odzyskują piłkę. Ale może teraz będzie szansa. I co? I nie ma gola. Mimo że był już sam na czystej pozycji przed bramką. Niesamowite. Oddali piłkę przeciwnikom. Dobrze zagrane. Będzie teraz sytuacja. Dalej jest ciekawie. Nie do wiary. Nie mają litości. Powiększają teraz przewagę do 4 goli. Powtórka teraz pokazuje, jak znakomicie został wprowadzony ten kontratak. Zupełnie jak z trenerskiego podręcznika. Strzelec znalazł się tuż przed bramką i z zimną krwią umieścił piłkę w siatce. A tablicy wyników? 5 do 1. Twarde wejście, ale skuteczne. Nieskuteczna próba utrzymania piłki. Uwaga, świetne prostopadłe podanie. Odprowadza tylko piłkę wzrokiem. Nie było potrzeby interweniować. Procentuje bramkarskie doświadczenie. Ktoś inny pewnie by się rzucał, tracił energię, bo przecież strzał przeszedł dość blisko. Zupełnie nieudane to podanie. To będzie aut. Udany odbiór, ale piłka wylądowała na aucie. Ładnie teraz ruszył na połowie rywala z piłką. Co tu się dzieje? Co za interwencja? Olejosz traci teraz piłkę. Ma sporo możliwości podania. Na co się zdecyduje? Ma teraz szansę. Spokojna teraz interwencja. Bez trudu sobie tutaj radzi. Udane wejście. Akcja przerwana. Teraz dobre zagranie. Czy potrafią to wykorzystać? Dobra interwencja, ale zagrożenie jeszcze nie minęło. Korner dla Pogoni. Tym razem szybkie rozegranie. Ale strzał zablokowany. Pewna interwencja bramkarza. Wyciągnął się trochę, ale to przecież dla niego nie pierwszy znak. Takie interwencje Tomku na każdym treningu powtarza pewnie raz za razem. Dzięki temu robi to bez zastanowienia. Za mocne to podanie. Bramkarz będzie pierwszy. Piłka poza boiskiem. Będzie wznowienie od bramki. Jest Isak Szymczak. Chodzi. Brakowałoby dojść do tej piłki. No ale mamy aut. Jakub Barkowski. No i po zagrożeniu. Dobry odbiór. Ależ teraz otwiera się szansa na kontratak. Miała być kontra, a tymczasem jest strata. Jeszcze tylko 10 minut do końcowego gwizdka. Bez problemu wywiódł przeciwnika w pole. Szuka sobie teraz miejsca do ataku. Ryzykownie, ale skutecznie. Popatrzmy, bo może być teraz groźnie. Lech Poznań, bez piłki. Tak się powinno stopować ataki rywala. Wziął odpowiedzialność za tę akcję. Nadal sunie naprzód. Najprościej teraz jak się da, byle dalej. Odbiór, mucha nie siada, rywal bez szans.
No i wchodzimy w ostatnią minutę meczu. Benedikt Cech. Dziękuję za uwagę, to wszystko na dziś, nie zapomnijcie zostawić subskrypcji na kanale z dzwoneczkiem, łapek w górę, komentarze, do usłyszenia, trzymajcie się, pa. Wypadł dziś naprawdę dobrze, a momentami wręcz znakomicie. Myślę, że trenerzy mogą być z niego zadowoleni. Dziękuję za uwagę. Nie zapomnijcie zostawić subskrypcji na kanale z dzwoneczkiem, jak już wspomniałem. Do jutra. Trzymajcie się. Cześć. Pa. Słyszymy się jutro.